Cześć, ja nazywam się Krzysiek Brambor, a to jest podcast Fight Game, audycja, w której rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata sportów walki. Mój dzisiejszy gość to człowiek, który jest równie złośliwy, co sympatyczny. W walce będzie chciał urwać ci nogę i zabrać ją do domu, a później usiądzie z tobą na treningu i będzie dokładnie tłumaczył najdrobniejsze detale. Znany jest ze swojego metodycznego podejścia do prowadzenia zajęć. Jest jednym z najlepszych zawodników nogi i trenerów w Polsce, a porozmawiamy z nim o tym, jak mądrze trenować, żeby robić postęp w jiu-jitsu oraz jakich błędów unikać podczas prowadzenia treningów. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Zybim Tyszką. Siemanko Zibi, dzięki za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Nie ma sprawy, witam Ciebie serdecznie. Długo się umawialiśmy, ale w końcu się udało, bardzo się cieszę. Słuchaj, na początek pytanie rozgrzewkowe. Powiedz, najtrudniejsza Twoja walka w życiu? Daniel Strauss w Bułgarii. Aha, coś więcej? No prawie mi rękę złamał. Nie wiem, jakim cudem z tego wyszedłem, a wyniosłem go na prostej ręce. Że ta kość wytrzymała, to jestem sam zdziwiony. To były chyba Mistrzostwa Europy, ADCC, tak? Tak, w Bułgarii, 2014 rok. Okej. Dobra, słuchaj, główny temat, o którym chciałbym z Tobą pogadać, to metodyka treningu i jakby, wiesz, jak trenować, żeby robić progres, żeby coś z tego jiu-jitsu było, jak tą swoją grę poukładać. No i wiele osób o Tobie mówi, że masz dobrą metodykę tego treningu, że znasz się na tym, dobrze do tego podchodzisz. Powiedz mi, jak to wygląda w Piranii, gdzie prowadzisz zajęcia? Jak wygląda u Was trening generalnie od początku do końca? Zmałpowałem trochę z Brazylii brak rozgrzewki. Gdy ja prowadzę trening, to zaczynam od karku. Rozgrzewam od razu mięśnie karku. Czasami robię kwadrans, czyli 5 minut razy 3. Techniki zapaśniczej, najprostszej, bo u mnie w sali nie ma warunków, żeby się rzucać, jak jest dużo osób, więc przez 15 minut robił proste sprowadzenia, 5 minut się wykluczają, 5 minut wejście w nogi i nie wiem, jakaś wycinka, zmieniam sobie te sprowadzenia, ale one są najprostsze, żeby to ma być odruch, no i później rozkminka techniczna. Dlaczego chciałem rozgrzewkę? No bo chciałem jednego dnia zrobić dwie grupy, a godziny były utrudnione, bo początkujący mieli godzinę, a zaawansowani dwie, więc z zaawansowanym ściąłem te pół godziny na rzecz początkujących i musiałem zabrać rozgrzewkę, ale jak do tej pory nic się nikomu nie stało. Jeżeli chodzi, bo pytałeś o to, jak treningi przygotowuję, tak? Tak, tak. Jak to wygląda? Wiesz, mówisz, że te 15 minut jakiejś tam delikatnej rozgrzewki, potem rozkminki techniczne, ale co to znaczy? I później jakby co jest po technice? Ile macie walk? No jak to wygląda generalnie? W zależności od tego, ile jest osób. Jeżeli w danym dniu jest mało osób, to robię sparingi w parach po prostu. 6 na minutę i ludzie sobie walczą. A jak jest dużo osób, to ustawiam linię. To akurat od Przemka Gnata zmałpowałem. Że jest linia, jeden walczy z dołu, drugi walczy z góry, przegrany schodzi, 3 razy wygrałem, schodzę. No i wygrywają pozycje, jak dosiad, plecy i przejście gardy. Sweepy nie kończą walki, bo wtedy nikt się nie boi atakować. Okej, okay. A powiedz mi, a na tą rozkminkę techniczną to ile czasu poświęcasz i jak to wygląda? To znaczy, ty pokazujesz jakieś rzeczy i nie wiem, ludzie mogą zadawać pytania, czy nie, no, drillują potem... Wiesz co, to też jest inaczej. Zależy, czy jestem po jakimś seminarium, bo na przykład odkąd był u mnie Craig Jones czy Oliver Taza, to bardzo dużo ich opcji robimy, to co oni pokazali, bo mam nagrania z tego. Dodatkowo mam szkoleniówkę Craiga Jonesa, którą oglądam i też staram się te techniki przerabiać na treningach. Co dalej? No dużo na YouTubie siedzę, co chwila mam po prostu skrubowane jakieś tam kanały i analizuję dużo walk, ale lepiej mi wchodzi, jak ktoś wrzuci właśnie jakąś analizę danego zawodnika.
No właśnie, czyli z Twojej perspektywy, co lepsze jest oglądanie analiz walk, tak jak gdzieś tam to BJJ Scout czy inne tego typu kanały robią, czy oglądanie, jak ktoś prezentuje technikę i tam wiesz, Mendesi na przykład... analizy. W ogóle Mendesów to nie oglądam, bo to są ludzie nie z tej planety. To, co no, znaczy to jako przykład, nie? Mówię, chodzi mi bardziej, wiesz, o jakby właśnie analizy walki. Nie, techniki też znajduję, jak jakoś ciekawa jest, to znajduję, oglądam to, ale najwięcej się uczę z analiz. Okej, okay, a wracając jeszcze do treningu, to miałeś okazję trenować na pewno w różnych klubach, gdzieś tam też po wielu klubach jeździsz. Powiedz mi, takie trzy błędy, które widzisz najczęściej popełniane przez i trenerów, i zawodników w klubach jiu-jitsu, bo myślę, że jest tego więcej niż trzy, ale takie jakbyś mógł wymienić główne, które się powtarzają. Powiem Ci szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie obserwowałem, nie szukałem błędów, gdyby na jakichś tam seminariach. Na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć. Pytam o to, bo generalnie wiesz, tam zwykle treningi się wyglądają podobnie w różnych klubach, ale właśnie część osób robią mocną rozgrzewkę na początku, część robią jakieś zajazdy na koniec i byłem ciekaw, czy masz jakąś perspektywę na to, czy wiesz, czy jest jakieś dobre podejście do tego. Też testowałem różne rozwiązania. Jakoś robiłem jakąś kondycję po treningu, na szybką kondycję. Jumping i lina, jakaś technika ćwiczenia kondycyjne zapaśnicze od Grzecha Jakubka, ale to zawsze jak mi się czas skrócił treningu, to i możliwości się zmniejszyły, dlatego już tego nie robię. Wychodzę z założenia, że jak ktoś chce, to sam sobie trening kondycyjny zrobi w domu, znaczy w domu, okay, ze swoim instruktorem. No co mogę powiedzieć, odkąd Kmiotek Marcin Kmiotek zaczął trenować kondycyjnie, tam Grzechu go prowadzi, no to wrócił do wygrywania zawodów, prawda? A był regres, silno ręki to samo. We dwóch chodzą. Ja przestałem uczyć się na trening kondycyjny, po prostu nie mam czasu ani siły, bo to jest straszna rzeź. To jest rzeź. To jest jedyne słowo, które może opisać trening kondycyjny Jakubka. Ale z nim miałem formę życia. Szkoda, że to się nie przełożyło na wynik walki na ostatnich mistrzostwach Europy w Poznaniu. A powiedz mi taką kwestię, bo ty na początku trenowałeś u Mirka Oknińskiego, tak? Tam chyba przez 5 pierwszych lat. I u Radka Turka. No i też do Pawła na sobie chodziłem. W sumie chyba największy progres poczyniłeś wtedy, jak przyniosłeś się do Gdyni, jakby sam sobie zostałeś trenerem, z tego co ja kojarzę. Ciężko powiedzieć, czy największy progres, bo wtedy nie startowałem za czasów Mirasa Turka, czy na studiu nie startowałem w Mistrzostwach Europy. Pojechałem do Gdyni, no i trzeba było budować klub od początku. Nie udawało mi się na Mistrzostwa Europy dostać. Przegrałem najpierw w Krakowie, później w Sztokholmie, w Chorwacji i dopiero się udało w Finlandii. Co mogę powiedzieć? No, jeżeli otwierasz klub i nie masz wspaniałych partnerów, no to po prostu trzeba dzielić się wiedzą. I trzeba dbać o progres twoich zawodników, żeby jak najszybciej stwarzali ci opór, a nawet żeby cię przeskoczyli. Bo inaczej i się tak nie nauczysz. Pod twoim skrzydełkiem wyrósł Oskar Michalec, powiedzmy, i tam silnoręki i cała reszta bandy, tak? No, dużo im czasu poświęciłem. Warunki były jakie były, bo nie miałem sali dostępnej 24 godziny. Teraz tak naprawdę mam. Teraz to by jeszcze lepiej wyglądało. No ale ile mogłem, do tyle trenowałem. Jakieś tam się umawialiśmy w soboty, robiliśmy i dużo. Uważam, że dużo czasu im poświęciłem i to zaprocentowało. I dla nich, i dla mnie. Bo gdyby oni nie potrafili mnie dociążyć, to nic by z tego nie było. No to jakie są, oprócz tego oczywiście, że musisz wychować swoich sparring partnerów, to jakie są twoje sposoby na ciągły rozwój? Pamiętam, że kiedyś mówiłeś o tym, że prowadzisz zeszyt, no już mówiłeś o tym, że oglądasz dużo YouTube'a, ale jakby jak to z twojej perspektywy wygląda? Wiesz, ktoś jakby chciał ciebie podglądnąć, to na co powinien zwrócić uwagę? Kurczę, nie, trudno mi to pytanie odpowiedzieć. Może inaczej, nie można się zatrzymywać, tak? To samo było we Wrocławiu na seminarium. Robiliśmy legloki, które pokazał mi Taza, Craig Jones,
które gdzieś tam zanalizowałem z internetu, no i mnie wychodziło. Pierwsze, a to byłem już tam drugi raz. No i tłumaczę im, że moglibyśmy robić dalej te proste legloki z góry, no ale to nie o to w tym chodzi, bo już Europa i świat idzie do przodu, trzeba ich gonić, trzeba ich naśladować. Okej, okay, a jeśli chodzi właśnie o legloki, no bo głównie z tego myślę jesteś znany, oczywiście nie to tylko jest w twoim arsenale, ale jednak te legloki, to powiedz mi, skąd to się wzięło, że właśnie swoją grę w ten sposób ułożyłeś, bo umówmy się, teraz już pewnie trochę bardziej, ale jeszcze parę lat temu to było mocno niepopularne, mało kto robił w ogóle legloki. Skąd to u ciebie się wzięło? No to jeszcze z mojego macierzystego klubu w Augustowie. Tam nie było czegoś takiego, że ktoś jest początkujący, to nie dźwigniłem mu nóg, tylko jak przyszedłem na trening, to miałem wyginane te kopyta. Później w 2006 roku fajną szkoleniówkę Dina Listera dostałem z jego tournée po Europie i tam pokazał taktorowa tak bardzo fajnie wytłumaczonego. No i zacząłem to robić, zaczęło to wychodzić. No i większość walk taktorowym wygrałem. A później zacząłem do tego dokładać jeszcze dźwignie skrętowe. Okej, okay, a jesteś zdania, że właśnie legloki powinno się robić od nazwijmy to początkujących, czy no trzeba jednak powiedzmy mieć tam jakiekolwiek umiejętności i dopiero zaczynać legloki, czyli trzeba najpierw umieć przechodzić gardę, żeby potem łapać nogi. Czy ja łapałem nogi, a gardę przejść nie potrafię. No czy no to wiesz, można się śmiać, ale no jeżeli Daniel Strauss w tej walce by mnie przetoczył, to by mnie zjadł. Takie jest moje zdanie. Oglądałem tę walkę kilkanaście razy, ja nie wiem jak ja wybraniałem te próby sweepów, gdzieś tam skakałem na jednej nodze, nie wiem skąd ten balans się tego dnia u mnie pojawił, ale jakby mnie bujnął i położył mnie na plecy, to naprawdę byłby problem. Ja robiłem od samego początku, nie wiem czy to jest dobre, no u mnie to zadziałało i jakieś tam zawody wygrywałem, spełniłem swoje marzenie, dostałem się na Abu Dhabi, o którym zawsze marzyłem, więc ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że warto te legloki robić. Może akurat nie lekceważyć przejścia gardy. Trzeba robić po prostu wszystko. A instruktor musi robić z głową, żeby ktoś sobie krzywdy nie zrobił. Okej, okay, czyli ta twoja gra była od początku gdzieś tam nastawiona właśnie na te legloki. Słuchaj, jak przyjechałem, pamiętam, do Mirasa, do waletu do Warszawa wtedy, na gwardię i chłopacy po 66 kilo wycierali mną matę, a jedyną opcją dla mnie było wygiąć im nogę, no to robiłem tylko to, doszkalałem tylko to, czym miałem szansę z nimi wygrać. Okej. Okay. I często jest taki temat niedoceniany właśnie jakby ułożenia swojej gry i mam wrażenie, że dużo ludzi przychodzi na matę, szczególnie gdzieś tam, wiesz, trenując hobbystycznie, ale to nie jest wykluczone, że przychodzą na matę, cały czas robią, wiesz, te same rzeczy, bez jakiejś większej refleksji i ta ich gra jest, powiedzmy, taka mocno intuicyjna, to znaczy robią to, co im wychodzi i to jest mniej więcej tyle. Znaczy, jeżeli nawet podpatrują jakieś nowe rzeczy, czy to na YouTubie, czy na seminariach, to zrobią trzy razy, mówią, a dobra, nie wychodzi mi, to pewnie to nie jest dla mnie, ale na pewno jest jakiś sposób na to, żeby to jakby odwrócić i żeby to usystematyzować. Jak to można według ciebie zrobić? Znaczy, co byś poradził takiemu... Powiem ci ze swojego podwórka. No? Zacząłem robić taką pozycję inside sankaku. No to co robi Gordon Ryan, Oliver Taza. Mhm. I powiedziałem, że tylko to może wygrać walkę. No i faktycznie, że tam chłopacy starali się to zrobić z tej pozycji, z której im to tłumaczyłem, ale minęło 5-10 minut. Patrzę, Chris Michala, którego pozdrawiam. Już chłopa trzyma w zamkniętej gardzie swojej ulubionej. Silno ręki, już gdzieś tam się za electric chaira bierze. No i przerwałem sparring. No i mówię, wziąłem Bogusia, którego też pozdrawiam. I mówię, Boguś, słuchaj, walczymy 6 minut. Nie interesuje mnie twoja ręka, nie interesuje mnie twoja głowa. Wiadomo, nie wziąłbym Oscara, Michalca czy Silnorękiego, bo byłby problem im to zrobić, tak? Wziąłem silnego chłopa, który ma pojęcie i powiedziałem mu, co będę robił. Przez trzy pierwsze minuty nie mogłem go złapać, bo wiedział, o co chodzi. Ale jak w trzeciej go poddałem skrętówką odwrotną, to później już się posypało. I weszło pięć kolejnych w 6 minut. Okej. Po prostu trzeba sobie obrać plan, jak ja robię. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się kulałem na grupie zaawansowanej, bo mam problemy z kolanem. Tam raz mnie Kamil Kwok sprowokował.
Powiedział, że się go boję, go unikam. Więc z nim zrobiłem rundę. Ale z reguły po prostu boję się o swoje zdrowie, bo jak to się mówi, to jest mój warsztat pracy. No jasne. I te kolano nie jest do końca wyleczone. To raz, a dwa, nie chcę się poddać operacji, póki jeszcze mogę normalnie chodzić. Czyli takiej tragedii nie ma i nie chcę sobie po prostu tego pogorszyć. Czuję, że to się po prostu mi powoli regeneruje. Ale do czego zmierzam? Kulam się na treningach indywidualnych. Jak na przykład ja pracuję nad pozycją, to można przełożyć na swój klub. I to samo mówię chłopakom. Biorę jednego z moich zawodników, którzy do mnie przychodzą indywidualnie, najlżejszego. I robię tylko to, co widziałem na YouTubie. Wiadomo, nie robię mu odwrotnej skrętówki, bo jak pomyli stronę ucieczki, no to sobie rozwali kolano, nie z mojej winy, a będzie na mnie. Więc robię samo dojście. I najpierw zaczynam od chłopa 70 kg, później 80, 90, a na końcu biorę Dominika 120, którego też teraz pozdrawiam i też próbuję to na nim zrobić. I też mi wychodzi. Jak to można przyjść na swój klub? Przyjść na grupę początkującą, gdzie nie mają większego pojęcia, gdzie dopiero zaczynają swoją przygodę i potrenować na nich swoje koncepcje. Wiadomo, uważać, żeby nie zrobić im krzywdy. Później na średnio zaawansowaną, a jak już wychodzi, no to próbować na zaawansowanych. Takie jest moje zdanie. Tak kiedyś powiedział, tak powiedział Nino Szembry. Jak Nino Szembry, bo pamiętam, był na seminarium u nas w 2006 roku. On powiedział, że jak on wymyślił jakąś opcję mu platy, to nie szedł na grupę zawodniczą Gracie Barra, tylko szedł sobie, kulał się z białymi pasami. Robił to na białych pasach. Jak już mu wychodził na białych, to brał niebieskie. Purpurowe, brązowe, a później robił to na czarnych. Okej, czyli jakby zacząć od początku, od powiedzmy takich chłopów, którzy stawią ci najmniejszy opór, tak? No nie wyobrażam sobie, żebym znalazł jakąś opcję legloka, której bym nigdy nie przerobił, gdzieś ją zobaczył na YouTubie i chciał to na piechocie zrobić. Aha. Jak on zapnie klamrę, to oby tylko nie na jelicie. Okej. Okay. A powiedz mi... Ma to sens, co powiedziałem, czy nie? Myślę, że tak, ale to wiesz, ty jesteś ekspertem, nie ja. Słuchaj, a chciałem wrócić do tego twojego zeszytu, bo to takie trochę tam opowieści już o nim krążą, ale pamiętam, kiedyś mi pokazywałeś. Powiedz mi, w czym ci to pomaga i co ty tam tak naprawdę zapisujesz? Czy ktoś może, wiesz, podpatrzeć to i u siebie też zaimplementować taką strategię? Prowadziłem taki kalendarz. Ja go przede wszystkim stworzyłem pod siłownię swoją, którą robiłem z Rafałem Sobieckim. Tam miałem rozpisane wszystkie ćwiczenia, ilość powtórzeń i obciążenia, którymi trenowałem. No, a na górze zapisywałem techniki, żeby sprawdzać, co już przerobiłem, a czego jeszcze nie przerobiłem. Też kiedyś robiłem sobie plan na cały rok technik, na tygodnie. A później to przestałem robić. Nie miałem na to po prostu czasu. Teraz prowadzę tak zajęcia, że po prostu jak mam chwilę wolnego czasu, czy tam w ciągu dnia, czy w weekend, czy nawet w pracy, jeżeli mam luźniejszy dzień, jest spokój, to po prostu odpalam YouTube'a, wpisuję z nazwiska znanych zawodników, dopisuję słowo study i po prostu szukam ich analiz. I na przykład znalazłem coś w poniedziałek i mówię, panowie, słuchajcie, znalazłem fajną technikę, proszę o wyrozumiałość, bo nigdy jej w życiu nie zrobiłem. I próbujemy to zrobić. Tak samo na przykład było tydzień temu we wtorek chyba, robiliśmy wkrętkę od Craiga Jonesa, którą poddał Jacka Shieldsa. I robiliśmy jedną technikę przez 20 minut. Bo mi nie do końca wychodziła, później jak już mi zaczęła wychodzić, to innym nie wychodziła. Jedną rzecz robiliśmy przez 20 minut. Taka właśnie, i o tym właśnie mówię, rozkminka. Ale powiedz mi, te techniki, które ty szukasz gdzieś tam na YouTubie czy gdzieś indziej, to są te rzeczy, które jakby ty wiesz, że one będą pasowały pod twoją grę? Powiedzmy właśnie szukasz legloków, dojść do legloków i tak dalej, czy po prostu jesteś otwarty na cokolwiek nowego? Nie, pod swoją grę szukam. Olivier Taza, Gordon Ryan, Craig Jones. To załóżmy, że komuś nie leżą legloki, a chciałby, nie wiem, trzaskać gilotyny albo, nie wiem, omoplaty, to powinien szukać zawodników, którzy właśnie w tym się specjalizują, jakby ich nowych rozwiązań, tak? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. A powiedz mi, a co myślisz o takim koncepcie? Bo dużo osób mówi, że
tak wracam jeszcze do tych treningów w mniejszych klubach, bo myślę, że no jednak większość osób trenuje w mniejszych klubach, gdzie tych sparring partnerów nie masz za dużo, to na pewno jedną z opcji są oczywiście wyjazdy na seminaria i tam obozy i tak dalej, ale też jest taka koncepcja, że dużo osób o tym mówiło, że najwięcej się uczy na zawodach. Co ty o tym myślisz? U mnie to było inaczej. Ja się nie uczyłem na zawodach. Dlaczego? Z prostego względu, że jak mieszkałem w Warszawie i studiowałem, to dla mnie fakt, że mi raz mi spuścił stawkę ze 150 na 50, to już mnie ratowało. To była jedna rzecz, że po prostu nie było tych pieniędzy, żeby dużo jeździć. A dwa, że może to głupio zabrzmi, ale ja lubiłem celebrować start, czyli przygotowywać się do niego, rozpisywać sobie treningi, zrobić pełny okres przygotowawczy. Rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie? Siła, wytrzymałość, szybkość. Nie szedłeś z bomby jakby na zawody tylko po to, żeby wystartować, tak? Miałem 4 starty w roku. Startowałem w Szczecinie na Mistrzostwach Polski, w Skale na Pucharze Polski. Jak jakieś były małe zawody w Warszawie, jeszcze jak mieszkałem, to tam czy tam Miras organizował, czy Turek, to też brałem w nich udział. A później się przeprowadziłem do Gdyni, to zawsze zaliczałem Mistrzostwa Europy. Dla mnie priorytetem były Mistrzostwa Polski i Puchar Polski ADCC. Odkąd się przeprowadziłem do Gdyni, to już w tym Pucharze Polski startowałem, bo tam zajmowałem się raczej sędziowaniem. Dla mnie liczył się start na tej głównej imprezie w Szczecinie. Chciałem wyszarpać berserkerom drużynówkę. No i raz byłeś bardzo blisko, nie? No, żebyśmy zostali na drugi dzień na Open, to myślę, żebyśmy tego dokonali. Teraz już jest to niemożliwe. Chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz, bo tych kanałów na YouTubie jest kilka. Część z nich myślę, że sprzedaje farmazony, to znaczy gdzieś tam wrzucają jakieś rzeczy, jakieś te techniki z kosmosu, nie do końca pewnie sprawdzone, ale widowiskowe, przynajmniej na filmikach. Powiedz, z takich rzeczy, z takich kanałów, które ty mógłbyś polecić, które oglądasz i wiesz, że są rzetelne i które warto śledzić, to co to jest takiego? Tristar Gym jest pierwszy, który subskrybuję i oglądam, jak tylko coś wyskoczy. BJJ Scout. Nie wiem, czy dobrze wymówię. MMA Leech. Dobrze mówię? MMA Leech? Coś takiego. Leach się pisze. Tam są dobre rzeczy. Jak coś widział na Instagramie przeleci, to na Instagramie są fajne konta. Tylko że tam faktycznie są dużo się takich farmazonów zdarza, że Stand Planet Jiu-Jitsu jakiś flow pokazują zamiast coś konkretnego. Ja uważam, że ja opieram się głównie na analizach walk. Okay. Chyba obejrzałem wszystkie, które były Ediego Cummingsa. Z 4 znalazłem i po prostu miałem cztery filmiki odpalone i je tylko oglądałem. Teraz na przykład mam fazę na gilotynę i szukam gilotyn. Kto jest tam specjalistą od gilotyn w dzisiejszych czasach? Kiedyś Marcelo, a teraz? Ja teraz znalazłem od Pequeno z Brazylii. To jest zawodnik Luta Livre, który 8 walk zawodowych wygrał gilotyną i jego cały czas analizuje. I opcję jego brata. Planuje jego brata sprowadzić do Polski. Mieszka w Düsseldorfie w Niemczech, także myślę, że to nie będą duże koszta. A ma ksywkę Headhunter. Także ja sprowadzam zawodników pod konkretne rzeczy i też tani go, bo nie stać mnie na razie, żeby sprowadzić jakiegoś kozaka mistrza świata, a uważam, że tacy mniej znani wcale nie są gorsi, jeżeli chodzi o przekaz wiedzy. No właśnie, a powiedz, chyba w podcaście u Watsona i profesora mówiłeś o tym, że ci zawodnicy, że z twojego doświadczenia, że ci zawodnicy mniej znani właśnie jak Taza czy Craig Jones, oni się bardziej chcą dzielić wiedzą, tak? Niż na przykład powiedzmy Gordon Ryan. No w ogóle Taza był rewelacyjny, jeżeli chodzi o to seminarium. Naprawdę, nic nie ukrywał. Jeszcze jak odwoziłem go, wracaliśmy z seminarium do domu, tam rozmawiałem, mówię, że Oskar mnie często brawo dusi. To jeszcze mi gdzieś tam na podłodze pokazał, jak ktoś go dusi brawo, jak on wchodzi do Sankaku. Zajawkowicz. Tak. Okej, słuchaj, na koniec powiedz mi, jakie są twoje plany na przyszłość? Tam mówisz, że masz kontuzję kolana, ale co, jest szansa, że coś się da wyleczyć i jeszcze wystartujesz, czy jednak będziesz się skupiał głównie na trenowaniu? Nie chcę mówić ani jednego, ani drugiego.
Jeżeli bym chciał startować, to musiałbym wrócić do grzecha, czyli musiałbym zacząć sobie robić krzywdę. No bo to po prostu po tym treningu, mówię jeszcze wam szczerze, jeżeli po tym treningu nie miałem 1,5 godziny drzemki, to ciężko mi się funkcjonowało. To naprawdę jest zajazd, ale super wpływa na przygotowanie. No to bym jeszcze wystartował, jeżeli byłaby noga zdrowa. No grzechu mówi do mnie takie zdanie: ile ty masz lat? Ja mówię 33. Ty, gdybym miał tyle, też bym się napierdalał. No tak, i tylko że po prostu mam dużo treningów indywidualnych i muszę też być w jakiejś takiej formie fizycznej, żeby, no bo to jest moja praca w tym momencie i muszę tego pilnować. A może kiedyś, w sumie 30 skończyłem, to może jeszcze bym się w Mastersach pobił. Dobra, słuchaj, na koniec powiedz, gdzie ludzie mogą Cię znaleźć, fanpage Twój na Facebooku, nie wiem, konto na Instagramie, pochwal się, gdzie tam jesteś. Na Instagramie Zybityszka, na Facebooku Zbigniew Zybityszka. No i siedzę w Gdyni, zapraszam serdecznie. No w wakacje, zajebiste miejsce, przepraszam za takie słownictwo. Morze, las, treningi, zapraszam na wypoczynek do Gdyni, na pewno potrenujemy. Czy to w Mighty Bullsach, czy to w Piranii Gdynia. Okej, okay. A właśnie powiedz może jeszcze o obozie, który organizujecie, Pirania Grappling Camp, chociaż chyba tam miejsc już dawno nie ma, prawda? No, sprzedały się bardzo szybko. Czyli już jakby ktoś chciał się dopisać, to nie ma opcji. Z Piotrem Pędziszewskim trzeba się dogadywać, bo ja prowadzę tylko zajęcia. Tam do niego na maila, ja w związku z tym, że mam działalność gospodarczą, to po prostu przyjmuję wpłaty, a on to wszystko ogarnia z takiej formy, z tej strony takiej organizacyjnej. Dobra, ostatnia rzecz na koniec. Zadaj pytanie następnemu gościowi. Nie wiadomo, kto to będzie. Po prostu jakieś pytanie rzucone w eter. No to zadam pytanie z mojej branży. Czy twoim zdaniem dźwignie proste na Achilles się klepie, tak zwany taktorowy? Czy taktorowy się klepie? Okej, okay, dobra. Wielkie dzięki, Zibi. Ja również dziękuję. I pozdrawiam. Do usłyszenia. Trzymaj się, hej. Pozdrawiam was serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał się wam ten odcinek, wpadnijcie na stronę fightgame.pl oraz na fanpage na Facebooku Fight Game Podcast. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.